Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, krótkie informacje z frontu prac. Puściło. Śruba na piaście, na przegubie puściła. Dopiero pokrętłem 3/4 i taką też nasadką. Tak żebyście się Państwo brali za remont starego Volkswagena i próbowali odkręcić śrubę od przegubu. To nawet się nie bierzcie ze sprzętem niższej wagi, no ale jest drugi problem, bo z drugiej strony jest zupełnie inna śruba, jest na imbus 17 i teraz będę musiał szukać takiego grubego imbusa, bo nawet co z nakładkami, jedna, druga, nie wspominając o 3/8, nie ma co, proszę Państwa, podchodzić. To tyle, no ale ja się ciągle nie poddaję, ciągle walczę, nie wiem jeszcze jak wytargam tą skrzynę, ale widziałem Afroamerykanina, który wytargał na podwórku, tylko na kobyłkach, no to jak on dał radę, no to wstyd by było, żeby Polak nie dał rady, tak? Specjalista w tego rodzaju naprawach garażowych. Proszę Państwa, ja mam mało czasu na to, żeby obserwować, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Dotarła do mnie tylko taka sprawa, no jak wiecie Państwo, ja unikam tych tematów jak ognia, bo tu no, szkoda szczępić ryja, jak mówi klasyk. O aborcji to już każdy wszystko powiedział i wszyscy się trzymają swoich ugruntowanych poglądów. Ja nie stoję ani po jednej, ani po drugiej radykalnej stronie, dlatego nie widzę powodów, aby na te tematy się wypowiadać, ale tu są rzeczy istotne wokół tej sprawy, czyli sprawy niejakiej pani Joanny. Zwróćcie też Państwo uwagę, jak to szybko się medialnie takie sprawy ładnie stygmatyzuje, czy metkuje sprawa pani Joanny, czyli od razu się robi taki ocieplający klimat, wizerunek, tragedia i tak dalej. Zacznę, proszę Państwa, od podstaw. No może to będzie brutalne, co powiem. Może ktoś mi zarzuci brak empatii, a jeszcze nie tak dawno, bo przecież wczoraj mówiłem o czymś, co się potocznie nazywa znieczulicą społeczną, ale ja po prostu nie wierzę w takie historie. Dla mnie, jeśli kobieta, czy ktokolwiek inny, mężczyzna, to człowiek po prostu przechodzi jakąś ciężką, traumatyczną historię, to z całą pewnością nie biegnie z tą traumą, z tą historią i to jeszcze w dodatku bardzo intymną, z tą traumą, z tą historią do TVN-u czy do TVP Info. Na starcie taka osoba jest, no proszę wybaczyć, ale w moich oczach podejrzana. No i tutaj zawsze pojawia się taki argument, że nie masz prawa oceniać. Nie, proszę Państwa, w momencie, gdy osoba ze swojego życia intymnego, ze swojego życia prywatnego robi sprawę publiczną, to nie tylko mam prawo oceniać, ale wręcz się taki ktoś o ocenę prosi i takiej ocenie się poddaje z definicji. Gdy wychodzisz ze swoimi sprawami intymnymi, prywatnymi na łono publiczne, to musisz się liczyć z tym, że każdy będzie chciał skomentować to, co powiedziałeś i ma do tego prawo. Jeśli nie potrafisz oddzielić tych dwóch sfer, czy publicznej od sfery prywatnej, czy nawet intymnej, no to musisz się liczyć z konsekwencjami. Więc moja ocena tej sytuacji wstępna jest taka, że absolutnie tej pani nie wierzę. Nie wierzę w jej traumatyczne przeżycia, nie wierzę w jej dramatyczne historie, dlatego z tego prostego powodu, który wymieniłem, nie łazi się, nie biega się po medialnych maglach, aby opowiadać o swoim życiu intymnym. Natomiast kwestie prawne związane z tą sprawą no są niestety bardzo skomplikowane i to z mojej wiedzy znów. Ja cały czas, proszę Państwa, podkreślam, że proszę nie traktować moich gawęd na temat prawa jako wykładni, jako eksperty z prawniczych, bo ja oczywiście prawnikiem nie jestem, no ale w związku z tym, że mam liczne przygody prawne, to prawo muszę znać i opowiadam Państwu o prawie w taki sposób, jak je rozumiem. Po pierwsze, w Polsce, proszę Państwa, wbrew bredniom po raz setny, czy tysięczny, czy nawet milionowy powtarzanych, przerwanie ciąży, jeśli ciąża zagraża życiu, jest absolutnie legalne i cały czas ten stan prawny jest na takim samym poziomie, pomimo tych wszystkich legend, które opowiada Tusk i reszta, że Trybunał PiS-owski, konstytucyjny cokolwiek w tej kwestii zmienił. Łżą, mówiąc krótko, niczego nie zmienił i zabieg przerwania ciąży ze względu na zagrożenie życia czy zdrowia, nawet nie życia, ale zdrowia kobiety, czy rozstroju zdrowia, to już o tym też mówiliśmy, a w tym wchodzi w grę również rozstrój psychiczny, jest legalny. To jest jedna kwestia. Czy lekarka, która
wezwała policję, zachowywała się prawidłowo. Proszę Państwa, jak najbardziej. Artykuł 304 KPK mówi wyraźnie, że każdy ma, no niestety jest to tylko, niestety albo niestety, jest to tylko społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratury, jeżeli dowie się o popełnieniu przestępstwa. Ta pani zadzwoniła do lekarza i mówiła, że przyjęła jakąś, że przyjęła tą poronną pigułkę. No i tam też wchodzi w grę też próba samobójcza. Tutaj wersje się oczywiście rozjeżdżają. Ale w momencie, gdy ta kobieta zgłosiła się do lekarza i lekarz połączył te dwie historie, to miał społeczny obowiązek, a w przypadku instytucji prawnych i samorządowych, proszę Państwa, jest prawny obowiązek powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. No i tutaj można tylko dyskutować, to już właśnie oddaję ekspertyzę specjalistom, czy szpital, czy publiczna jednostka służby zdrowia jest taką instytucją, no jest i samorządową, i państwową, no więc w mojej ocenie tutaj obowiązywał paragraf drugi tego artykułu 304, a na pewno obowiązywał 301. Proszę Państwa, przypominam też, że w Polsce kobiety nie są ścigane za wykonanie aborcji, czy to legalnej, czy nielegalnej. No i tutaj się pojawia ta druga skomplikowana kwestia dotycząca interwencji policji. Proszę Państwa, jeśli dokonanie aborcji przez kobietę nie jest ścigane, no to taka kobieta nie jest podejrzaną. Więc przeprowadzenie wobec niej czynności przez policję, no w mojej ocenie jest mało, ma niewielką podstawę, no chyba, że są jakieś okoliczności, o których nie wiemy. Być może, no tamto śledztwo jest prowadzone w kierunku namawiania do samobójstwa, tylko że ten paragraf namawiania do samobójstwa, on jest również stosowany z definicji w każdej sprawie, kiedy osoba się sama chce targnąć na swoje życie. No ale i w jednym, i w drugim przypadku, czy osoba się chce targnąć na swoje życie, czy dokonała nawet nielegalnie zabiegu przerwania ciąży, a tak właśnie chyba było, no to ona nie może być, proszę Państwa, podejrzana. Więc na jakiej zasadzie policja przeprowadziła z nią czynności? Ja już nie wchodzę w ten dramatyczny opis, bo to wiecie Państwo, TVN plus ideologia, no to tutaj można się spodziewać wszystkiego, tylko nie rzetelnej relacji. No ale tak czy inaczej, ta interwencja policji rzeczywiście jest w mojej ocenie no bezpodstawna i zdaje się, że sąd ocenił to w takich samych kategoriach. No ale gdy się zbierze, do, mówiąc brzydko, do kupy wszystkie te okoliczności, jak zwykle mamy do czynienia z strzępkami faktów, bo tutaj prawdy nikt nie powie. Rzecznik Niedzielskiego, jeden z moich ulubieńców, przedstawia inną wersję, policja przedstawia inną wersję, pani Joanna przedstawia inną wersję, TV ma inną wersję, media narodowe w cudzysłowie też mają inną wersję i taki kociołek to znamy i widzieliśmy niejednokrotnie, bo sprawa dotyczy, wiadomo, jednego z topowych tematów ideologiczno-moralno-etyczno-religijnych, więc tutaj się w tym przerzucaniu argumentami nic, proszę Państwa, nie zmieni i jak zwykle dojdziemy tam gdzieś do poziomu argumentum ad Hitlerum. No tak czy inaczej, proszę Państwa, w tym wszystkim, co jest najistotniejsze. No i oczywiście kolejne rozpętanie ideologicznej wojny, bo to jest następny incydent, z którego kompletnie nic nie wynika, gdy są powielane znów te same kłamstwa dotyczące możliwości dokonania zabiegu ciąży. Ja tu jeszcze w tej sprawie jednego, proszę Państwa, nie rozumiem. Skoro rzeczywiście ciąża zagrażała życiu i zdrowiu kobiety, no to dlaczego ona nie przeprowadziła tego zabiegu w sposób legalny, tylko odstawiła taką szopkę, jaką odstawiła i na końcu wylądowała w mediach? No to już jakieś predyspozycje indywidualne, myślę, stoją za tym wszystkim i decydują, że to wyglądało tak, jak wyglądało. Niemniej jednak, jeśli kolejny raz rozpętuje się, i to w środku kampanii wyborczej, akcję pod tytułem Piekło kobiet, czy ani jednej więcej, no to możecie mieć Państwo pewność, że tu nie chodzi o żadne dobro, ani pani Joanny, ani żadnych innych kobiet, tylko chodzi o politycznego zajoba, który znów ma okazję się rozkręcić, bo
nieubłagane prawa statystyki też są takie, że do takich przypadków bardziej skomplikowanych, które wcześniej czy później przedostaną się do mediów, no, będzie dochodzić co jakiś czas. Ja też cały czas powtarzam, że tego naprawdę nie ma dużo. Tego naprawdę nie ma dużo, bo to na palcach jednej ręki, no może dwóch już w tej chwili można policzyć te wszystkie historie, które się stały przyczyną polityczno-ideologicznego sporu wokół tego tematu. No ale za każdym razem, gdy się pojawia taka sensacja, to oczywiście media po to sięgają. Jakby to działało w drugą stronę, czyli tam lekarz by narobił jakiegoś bałaganu, przeprowadził nielegalny zabieg, no to oczywiście ten obóz patriotyczny i cała ta reszta by grzmiała i krzyczała, że piekło kobiet. Proszę Państwa, tym bardziej nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Wokół tego tematu powiedziano wszystko i dreptanie w miejscu po to, żeby odgrzewać czy podgrzewać kolejne sensacje, to jest tylko i wyłącznie działanie polityczne, nie służące w najmniejszym wymiarze dobru społecznemu, interesowi społecznemu, jak to się w prawie nazywa. Dlatego szarpanie się z takimi historiami nie ma najmniejszego sensu. No ale natomiast warto rozumieć, o co tutaj chodzi, jak funkcjonuje prawa, jak działają przepisy, aby tych kłamstw, politycznych bzdur po prostu nie powtarzać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.